Serwis informacyjny 4 kwietnia, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Rozpoczyna się kolejny etap remontu ulicy Sikorskiego. Najpierw generalnej renowacji poddany zostanie wiadukt drogowy nad ulicą 1 Maja. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Prace ruszą 7 kwietnia, ale już teraz wykonawca przygotowuje się do wprowadzenia nowej organizacji ruchu, ponieważ na czas remontu całkowicie zamknięty zostanie wiadukt oraz droga biegnąca pod nim. Cały wiadukt będzie z ruchu wyłączony, bowiem są to tak naprawdę 4 oddzielne obiekty mostowe. Ten wiadukt wymaga wymiany łożysk, tak więc trzeba ustawić rusztowania, trzeba ten wiadukt zdemontować. Mówiąc pokrótce, stąd też nie zakładamy jakiegokolwiek ruchu pod czy na wiadukcie. Stąd też właśnie koncepcja tego objazdu w charakterze ronda, które ma po prostu umożliwić wykonawcy podjęcie zadania bardzo energicznie i realizować zadanie w bardzo szybkim tempie. Taki jest nasz wymóg, żeby ta inwestycja skończyła się w tym roku. Na przykład jadąc wzdłuż ulicy Sikorskiego od świateł w kierunku Golińska, trzeba będzie zjechać przed wiaduktem w stronę stacji benzynowej, następnie przeciąć ulicę 1 Maja i skierować się w górę dojazdówką powracającą na ulicę Sikorskiego. Jadąc z centrum w stronę Sobięcina, należy skręcić w prawo około ZUS-u, przeciąć ulicę Sikorskiego, wjechać na drogę koło stacji benzynowej, a następnie w prawo wracając na 1 Maja. Koszt zadania to ponad 18 milionów złotych, w tym koszty zaprojektowania i wykonania prac budowlanych związanych z remontem wiaduktów, drugą nitką ulicy Sikorskiego i fragmentem ulicy 1 Maja biegnącym pod wiaduktem. W ramach remontu zaplanowano także przebudowę chodników, zatok autobusowych, budowę ścieżki rowerowej, wymianę oświetlenia i remont kanalizacji deszczowej. Wszystkie prace mają zakończyć się w grudniu tego roku. W budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park Center będzie przedszkole dla dzieci pracowników strefy. Wspólnie z miastem ma ona zbudować przepompownię wody. W taki sposób strefa i miasto starają się dbać o inwestorów i zapewnić im to, czego sobie życzą, żeby zechcieli budować swoje zakłady w Wałbrzychu i kontynuować tu produkcję. Jak mówił podczas sesji prezydent Roman Szałemej, problem spadającej liczby inwestorów jest problemem w całej Europie. Inwestorzy, ponieważ jest ich mniej, robią się coraz bardziej kapryśni. Nie wystarczają im już nowe drogi i uzbrojony teren. Potrzeba dodatkowych elementów często mających charakter, powiedziałbym, taki prospołeczny. I tak chodzi między innymi o stworzenie warunków dla kształcenia, opieki nad dziećmi pracowników, dobrej opieki zdrowotnej dla pracowników, atrakcyjności miejsca dla spędzania wolnego czasu. Dlatego w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park Center powstaje przedszkole dla dzieci pracowników strefy. Ma ono być otwarte w takich godzinach, żeby mogli z niego korzystać rodzice zatrudnieni w firmach na terenie podstrefy wałbrzyskiej. Ponieważ inwestorzy w naszej podstrefie wałbrzyskiej mówili o tym, że brakuje im takich usług towarzyszących jak przedszkole czy przychodnia zdrowia, rzeczywiście udało się wspólnie z panem prezydentem Szałemejem nad tym pracowaliśmy i udało nam się znaleźć firmę, która w tej chwili została wybrana do tego, żeby założyć takie przedszkole w budynku naszej spółki, czyli przy ulicy Uczniowskiej. Ma to być przedszkole z oddziałem anglojęzycznym. Firma planuje uruchomić to przedszkole już od września. W planach była także przychodnia chorób zawodowych dla pracowników strefy. Niestety na razie nie da się jej uruchomić. Były takie plany, natomiast w tej chwili ze względów formalnych na razie jest to niemożliwe. Będziemy musieli najpierw doprowadzić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ten proces już się rozpoczął. Myśmy wystąpili do pana prezydenta z takim wnioskiem. Wspólnie ze strefą miasto planuje także wybudować przepompownię wody na prośbę kilku firm. Jak mówi prezydent Roman Szałemej, strefa zadeklarowała kilkaset tysięcy złotych dotacji na ten cel.
Trwają rozmowy na ten temat, dlatego że kilka firm, które przy ulicy Uczniowskiej funkcjonują, sygnalizowało nam pewne problemy z ciśnieniem wody. No i w związku z tym konieczne będzie prawdopodobnie wybudowanie takiej przepompowni i wtedy Wałbrzyska Specjalna Strefa będzie partycypować w kosztach tej inwestycji, dlatego że ma to służyć naszym firmom. Budowa może ruszyć jeszcze w tym roku. Jak mówi prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, jest to już kwestia tylko zezwoleń i wykonania dokumentacji. Jesteśmy świadkami tego, jak powstaje nowa tożsamość Dolnoślązaków, którzy są dumni z tego, że tu mieszkają, mówił członek zarządu województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj do młodzieży z wałbrzyskich szkół, wręczając nową flagę i godło Dolnego Śląska. Jak mówili podczas spotkania z młodzieżą Jerzy Tutaj i prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, w ciągu ostatnich 20 lat mieszkańcy regionu coraz bardziej się z nim identyfikują. Ta tożsamość Dolnoślązaka, mieszkańca Dolnego Śląska, pewna inność, pewien szczególny wyróżnik, pewien tygiel różnych kultur, pochodzenia zaczynał tworzyć tą tożsamość, którą dzisiaj w sposób symboliczny pan marszałek nam potwierdzi, a my z wdzięcznością jako miasto, jako środowisko przyjmiemy. Jerzy Tutaj podkreślał, że od kilku lat Dolny Śląsk ma własne środki finansowe i jest samodzielnym europejskim regionem, takim jak inne. Chcielibyśmy właśnie w tym roku, prawdopodobnie do października, listopada, przekazywać te insygnia do wszystkich publicznych instytucji, tak żeby ta tożsamość, o której pan prezydent mówił, zakotwiczyła się. Dlatego, że zauważamy ten proces tworzenia się ojczyzny prywatnej. Wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że jeszcze 20-30 lat temu to przede wszystkim ta ojczyzna prywatna była przenoszona z tego pokolenia przesiedleńców, którzy przyjechali tutaj przede wszystkim ze wschodu i ta ojczyzna prywatna dla wielu mieszkańców Wałbrzycha czy Dolnego Śląska tak naprawdę miała swoje miejsce gdzieś za Bugiem czy centralnej Polsce. Według zaleceń Urzędu Marszałkowskiego nowe insygnia powinny znaleźć się w publicznych instytucjach i być traktowane na równi z flagą Polski i Unii Europejskiej, godłem kraju oraz herbem Wałbrzycha. W szkołach mają odbywać się lekcje na temat regionu. Sejmik wspólnie z panią kurator oświaty będzie od 2000 roku szkolnego 14-15 wprowadzać takie nowe propozycje konspektów właśnie tych regionalnych, gdzie będziemy tutaj umożliwiać również dostęp do Biblioteki Dolnośląskiej, którą tworzymy przy Sejmiku Dolnośląskim. Wręczeniu insygniów towarzyszyła dyskusja młodzieży z samorządowcami. Wałbrzyscy uczniowie pytali m.in. o remont stadionu na Nowym Mieście, który według prezydenta może ruszyć jeszcze jesienią tego roku, jeśli miasto zdoła pozyskać środki zewnętrzne, a będzie kosztował około 25 milionów złotych i potrwa 5 lat. Pytali też o finanse na odbudowę niszczejących w okolicy pałaców i dworków. Sejmik Dolnośląski 5 lat temu podjął decyzję o tym, że z każdego budżetu przekazujemy 5 milionów złotych na właśnie tego typu pracę. W tym roku wpłynęło 300, bo jesteśmy akurat świeżo po uchwaleniu przez Sejmik tych środków, 300 wniosków, około 111 zostało dofinansowane, między innymi z Wałbrzycha, jak zawsze bym powiedział, Zamek Książ. W tym roku również Siostry Niepokalanki, tutaj kilka obiektów również sakralnych z Wałbrzycha i okolic. Już te obiekty sakralne dominują, także to może nie jest wielka kwota. Natomiast w poprzedniej perspektywie troszkę finansowej z Unii Europejskiej była większa możliwość sięgania po te środki. Uczniowie pytali też o perspektywy życia na Dolnym Śląsku. Wkrótce zdają maturę. Czy mogą tu zostać? Jak mówił prezydent Szełemej, komfort życia w Wałbrzychu wzrasta. Będą nowe tanie mieszkania, miejsca rozrywki, powstaną kolejne miejsca pracy, a nowe wydziały Politechniki Wrocławskiej będą kształcić inżynierów, którzy znajdą tutaj pracę, na przykład przy wykorzystywaniu energii odnawialnej. Natomiast na problem rosnącego bezrobocia recepty nie znalazły dotąd nawet bogatsze państwa. Jak dodawał Jerzy Tutaj, młodzież nie powinna liczyć na to, że ktoś da im pracę, ale usamodzielnić się i otworzyć własne firmy. Skąd bierze się prąd, jak na organizm człowieka działa alkohol, czy elektryczność może śpiewać? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas dni otwartych w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk.
Z tej okazji uczniowie przygotowali dla zwiedzających szkołę szereg atrakcji. Między innymi zaprezentowano miniaturowy model elektrowni. Tutaj możemy zaprezentować, jak działa elektrownia. Mamy swój własny model. Mamy wykorzystany jest silnik, który jest podłączony do prądnicy. On daje mu moment obrotowy i prądnica zaczyna wytwarzać prąd. Mamy nawet zasymulowane, że te żarówki wykorzystujemy jako miasto, które odbiera energię od elektrowni. Jednym z ciekawszych urządzeń przedstawianych podczas Dni Otwartych był głośnik plazmowy, z którego muzyka płynęła bezpośrednio z łuku elektrycznego. Napotkaliśmy dość sporo problemów podczas budowy. Doszliśmy do tego efektu metodą prób i błędów. I przy tym spaliliśmy bardzo dużo tranzystorów. Naprawdę dużo. Parę dziesiąt sztuk na pewno. Aż doszliśmy w końcu do rozwiązania naszego problemu, dobierając różne tranzystory i zabezpieczenia. Dni otwarte to okazja dla uczniów kończących gimnazjum na sprawdzenie tego, co czeka ich po wyborze danej szkoły. Jak pokazują nasze doświadczenia, takie dni otwarte tak naprawdę bardzo mocno wpływają na decyzje, które będą przez tych młodych ludzi podejmowane. I niejednokrotnie jest tak, że ci, którzy byli na takich dniach otwartych, później właśnie wybierają w tym przypadku energetyk do tego, aby kontynuować swoją przygodę z edukacją. 65 załóg weźmie udział w drugiej konkursowej jeździe samochodem Uzdrowiskowe Ściganie. Impreza odbędzie się 6 kwietnia w Jedlinie Zdroju. Organizatorem zawodów jest klub sportowy Rally Jedlina. Jest to konkurs samochodowy dla amatorów, który ma podnieść umiejętności prowadzenia auta i jest także przygotowaniem zawodników do rajdów samochodowych wyższej rangi. Wszyscy mogą wziąć udział, kto ma prawo jazdy, kto ma sprawny samochód i myślę, że to jest po prostu, tylko chodzi o to, żeby się pobawić. Są też zawodnicy, którzy biorą udział w Dolnośląskiej Lidze Rajdowej, której nasz konkurs jest eliminacją drugą. Impreza składać się będzie z 3 prób sprawnościowych, przejeżdżanych 3-krotnie. Próby znajdują się w Jedlinie Zdrój, w Głuszycy i w Starym Milanowie, ale nie chcemy na razie zdradzić, w których dokładnie to jest miejscach. Będą to udostępnione dopiero dla zawodników w dzień imprezy. Konfiguracje prób również będą udostępnione dopiero w dniu imprezy. Więcej informacji na temat zawodów na stronie internetowej organizatora www.rallyjedlina.pl. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.